Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuba Cordis. Dzisiaj mówię z pozycji takiej bardzo wygodnej, tak, na tak głęboko siedząco. Jeszcze wygodniej mieli apostołowie z Panem Jezusem w Wieczerniku swego czasu, mianowicie ucztowali w pozycji półleżącej. Oni właściwie tak no, leżeli, jak gdyby wysoko umiejscowiwszy tułów. Tak to było, takie były łoża po prostu ustawione. Z jednej strony wokół stołu, z drugiej strony do stołu podawano. No ale do czego zmierzam? Wokół Wieczernika i tej ostatniej wieczerzy narosło wiele nieporozumień. Często słyszę, że no jak to ofiara, no przecież to jest biesiada, bo pierwsza msza święta, przecież Pan Jezus mszę świętą ustanowił Wielki Czwartek, przecież apostołowie ucztowali, prawda, więc to jest taka biesiada i tak dalej. No nieprawda. Każda msza święta, jaka by nie była, jest powtórzeniem i uobecnieniem tej jednej, jedynej, najświętszej ofiary, którą Pan Jezus złożył po raz pierwszy na ołtarzu krzyża. No tak, ale przecież Wielki Piątek był dopiero po Wielkim Czwartku, więc najpierw była ta msza w Wieczerniku. Niezupełnie, kochani. W Wielki Czwartek mamy do czynienia z tak zwaną, jak to się mądrze nazywa, antycypacją. Już o tym mówiłem, ale nie zadość powtarzać, bo to jest ważne, żeby zrozumieć. Antycypacja, czyli to jest też powtórzenie tego, co miało dopiero się wydarzyć, Wielki Piątek, i uobecnienie tego, co byłoby po ludzku niemożliwą rzeczą, tak? My nie możemy przywołać, uobecnić, powtórzyć czegoś, co dopiero ma nastąpić, tak? Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pan Bóg nie jest ograniczony w ogóle czasowo. Więc dla Pana Jezusa nie było absolutnie problemem w Wielki Czwartek uobecnić i powtórzyć to, co miało się dopiero wydarzyć nazajutrz. I tak się też stało. Zatem msza święta, każda, jaka by nie była, jest przede wszystkim najświętszą ofiarą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tą samą, którą On pierwotnie, w rozumieniu ontycznym, złożył na ołtarzu krzyża. To jest prawzór wszelkiej mszy świętej i tak naprawdę każda msza święta jest powtórzeniem i uobecnieniem tej jednej, jedynej, najświętszej ofiary. No tak, ale przecież Pan Jezus mówi, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, więc dlaczego się upierać, żeby do ust i na klęcząco? Przecież apostołowie tam brali sobie, prawda? Nie, nie tak. Pan Jezus, owszem, brał do ręki, no bo przecież trudno, żeby nie brał własnego ciała. Więc to jest jasne, logiczne. Natomiast apostołom należy się domyślać, iż podawał właśnie do ust. Bo taki był zwyczaj w tamtych stronach i w tamtym czasie, zresztą nieodosobniony. Zauważmy, Pan Jezus na przykład macza chleb w misie i podaje Judaszowi. No oczywiście podaje do ust, a nie na rękę. Chleb umaczany w misie, domyślamy się, w jakimś tam sosie czy w czymś, tak? Daje do ust. I taki był zwyczaj. Pana Jezusa apostołowie nazywają Panem i nauczycielem, i mistrzem, i tak go traktują, z wielką atencją, z wielkim szacunkiem. I właśnie ktoś taki, kto był dla innych mistrzem, panem, nauczycielem, autorytetem, podawał właśnie jedzenie do ust, co było wielkim wyróżnieniem, wielkim zaszczytem. Zresztą nie tylko tam, nie tylko w Palestynie, ale na przykład również takie zwyczaje panowały wśród Indian w Ameryce
południowej, jeszcze prekolumbijskiej. Na przykład król Inków podawał właśnie jedzenie do ust dostojnikom swoim i oni to przyjmowali na kolanach z przymrużeniem oczu, co Hiszpanie mylili, myśleli, że to jest jakaś kpina czy profanacja, jakaś kpina z komunii świętej, a to nie tak było, tylko po prostu taki był zwyczaj, że właśnie wielkim wyróżnieniem, zaszczytem było, jak pan, król, jakiś dostojnik, wielki autorytet podawał kęs jedzenia komuś prosto do ust. I należy się spodziewać, że Pan Jezus właśnie tak robił. No a przecież powiedziane jest, bierzcie i jedzcie. No tak jest powiedziane w tłumaczeniu polskim, niekoniecznie fortunnym. W mszale po łacinie jest accipite et manducate ex eo omnes, tak? Accipite et manducate, czyli przyjmujcie i jedzcie, tak? To nie jest, to nie chodzi o branie ręką takie, prawda, bierzcie, biorę, tak, gdzieś tam skądś. Nie, przyjmujcie, czyli o, Pan Jezus podaje do ust mi, przyjmujcie i jedzcie z tego wszyscy, tak, rozdaje. Więc to nie tak, zresztą, kochani, i wciąż się pytania pojawiają, no tak, ale przecież Pan Jezus i apostołowie, przecież zwyczajnie byli ubrani, a po co te szaty bogate, po co to wszystko, czy tak to wyglądało? Nie, tak to wówczas nie wyglądało. Tak samo jak tak Pan Jezus na przykład i apostołowie chodzili inaczej ubrani, na przykład wokół jeziora Genezaret. Ale czy teraz Pan Jezus też chodzi wokół jeziora? Nie, teraz zasiada w chwale i w majestacie po prawicy Ojca. I my chyba w to wierzymy, że Pan Jezus jest w niebie i w chwale, w majestacie jest. I to oddaje właśnie liturgia mszy świętej za pomocą między innymi tych szat. To jest przedsmak już chwały niebieskiej, w której aktualnie nasz Pan, nasz Chrystus Pan przebywa. Więc tutaj nie mylmy tych rzeczy. Tak samo często się pojawia, że no, przecież Pan Jezus i apostołowie, to Pan Jezus tak biednie tam był, tam, prawda, na osiołku. No osiołek to był taki, powiedzmy, na tamte czasy, tłumacząc na język współczesny, taki jakiś tam, powiedzmy, dostępny samochodzik, o tak, coś takiego, tak? W ten sposób podróżowano. A Pan Jezus, no, jego ojciec przybrany, święty Józef, był cieśnią, ale to się należy to rozumieć w ten sposób, że no wytwarzał jakieś meble, prawda, i tak dalej. No czyli tłumacząc na język współczesny, miał jakiś tam warsztat czy małą fabryczkę, produkował meble, czyli to była jak na owe czasy i tamte stosunki panujące, to był przedstawicielem, można by powiedzieć, raczej klasy średniej. Nie był bogaczem, ale nie był też jakiś ubogi. To była taka, można powiedzieć, klasa średnia. Więc tutaj trzeba pewne te nieporozumienia rozwiać. Nie, liturgia nie ma naśladować życia rybaków galilejskich. Liturgia jest przedsmakiem nieba i ma ukazywać rzeczywistość niebiańską. Ma ukazywać Chrystusa już w chwale Boga Ojca. Tak jak On w tej chwili przebywa. Więc to tyle, jeśli chodzi o takie nieporozumienia związane właśnie z ostatnią wieczerzą, z wieczernikiem. Zresztą, kochani, Pan Jezus, jak ustanawiał Wielki Czwartek Eucharystię, ustanawiał, ale z myślą o tym, że pierwszą tak naprawdę w rozumieniu ontologicznym mszę świętą odprawi nazajutrz na ołtarzu krzyża, ale ustanawiając wszystko wiedział. Wiedział, że ten Duch Święty, którego pośle, którego da Kościołowi, będzie prowadził, że w ciągu wieków pierwszych ukształtuje się w sposób organiczny pod natchnieniem Ducha Świętego kanon mszy świętej, że ta najświętsza ofiara, że liturgia tej najświętszej ofiary osiągnie doskonałość. Pan Jezus to wszystko widział, wiedział, był tego świadomy. Oczywiście apostołowie nie. No, oni nie mogli wszystkiego od razu pojąć. Ale my to już wiemy. Więc bardzo proszę, nie wydziwiajmy.
Nie żądajmy do tego, żeby msza święta naśladowała życie apostołów, życie jakichś tam rybaków galilejskich czy coś takiego. Nie. Trzymajmy się świętej, odwiecznej, żywej i powstałej pod natchnieniem Ducha Świętego tradycji Kościoła.